Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selen. Zobaczcie, mam dla Was dzisiaj oczywiście Groszka Grzesia i Bakłażanka Błażejka, którzy będą uczyć się pisać oczywiście liczby i litery. Jak myślicie, jak im pójdzie? Czy warzywa będą potrafić zrobić coś takiego? Myślę, że tak, bo właśnie zabawy z kapitanem nauką to czysta przyjemność, a są naprawdę bardzo proste i idealne dla każdego do Waszej edukacji. Także kochani, bardzo Was zapraszam do oglądania. Może ktoś z Was zachęci się właśnie do tego, żeby poznać właśnie te przykłady zabawy z kapitanem nauką, a może także zachęci się do tego, żeby poznać kolejne inne zestawy właśnie kapitana nauki. No to co, zaczynamy! No, Grzesiu, ja już tutaj wyciągnąłem pierwszy zestaw. Będziemy uczyć się najpierw liter. Myślę, że naprawdę tam jest tyle super przykładów, że na pewno się nauczymy. Błażej, myślę, że tak. No dobra, no to otwórzmy ten zestaw i spróbujmy. No to najpierw oczywiście czas otworzyć ten zestaw i zobaczyć, co tam jest w środku. O, ogromniasta książka, super. Co mamy dalej? O, mamy różne plansze, super. I mamy także mazak, który będzie się zmazywał na naszych planszach, super. No to może zacznijmy od jakiejkolwiek planszy. Wylosujmy jakąkolwiek. Na przykład, niech będzie ta. O, super. Co mamy? O, bałwan. No nieźle. No, do zimy jeszcze trochę, ale możemy spróbować. Okej, no to jak widzimy, mamy tutaj tak jakby kropkowane te litery, żeby móc się nauczyć. Dobra, no to co? Jedziemy. O, B nam się udało. Idziemy dalej. Oj, trochę wjechaliśmy. Zobaczcie, w razie czego bez obaw wszystko można zmazać. Super. No to jeszcze raz. Okej. O, jest! Dobra, to jedziemy dalej. O, super. O, idzie nam świetnie. Naprawdę, dzięki temu zestawowi możemy nauczyć się pisać. Może nawet w szkole powinni takie rzeczy mieć, no bo przecież super jest właśnie pracować na takich rzeczach, które sprawiają, że fajnie się bawimy, no nie? No to teraz samemu trzeba spróbować. Trzeba połączyć brzuszek do tej kreski i do tej, okej, mamy to. Tutaj taka krzywa linia i tutaj, dobra. Następnie prosta, skręcamy prosta i, o, super, dobra. Też taka lekko krzywa, do środka, na dół i do góry. Jakoś nam idzie, dobra, super. I jeszcze N, krzywa i do góry. O, jakoś poszło, jak myślicie? Udało się czy się nie udało? Nie, no ja jestem pod wrażeniem, ale to super wygląda. No to może zobaczmy, co takiego ciekawego jest w książeczce. Okej, jest piękna niebieska, to co? Zobaczmy, co jest w środku. No to zobaczmy, czego będziemy mogli się tutaj nauczyć. Okej. O, zobaczmy. Zakreśl przedmioty, których nazwy zaczynają się na literę B. Najpierw to przeanalizujmy. To jest krzesło, więc nie, na K się zaczyna. Balon, o, B, balon, więc to byłby ten przedmiot. Co dalej? Pióro, pióro zaczyna się na P. Butelka, o, tak, butelka zaczyna się na B. O, jest i nasz bałwan, który też zaczyna się na B, a to jest piłka i ona zaczyna się na P, a więc balon, bałwan, butelka. Te trzy rzeczy trzeba by zaznaczyć. Super. Co mamy dalej? Narysuj drogę, która połączy trzy pierwsze litery alfabetu. No to najpierw w alfabecie mamy A. No to idziemy. B. Idziemy. Jeszcze tu. I C. Super. A, B i C. Pięknie. To są właśnie trzy pierwsze litery alfabetu. Co mamy dalej? Kasia uwielbia owoce. Uhu! Mamy tutaj warzywka, mamy bakłażanka i groszka. No ale możemy zobaczyć, jakie Kasia uwielbia owoce. Uwielbia owoce, których nazwy zawierają literę K. Zakreśl je. Tu mamy pomarańcze, więc nie. Wiśnie też nie.
Śliwka też nie. Kiwi zaczyna się na K, więc kiwi trzeba by zakreślić. Następnie truskawka. Arbuz. A to jest jabłko? Czyli tylko kiwi. Ojejka, no dobra. Co mamy dalej? Litery pomieszały się z cyframi. Zakreśl litery i przepisz je. No to czwórka jest cyfrą, a A jest literą. Czyli musimy szukać właśnie liter. Dobra, no to A, B, D, K, N, Y. Super. Co mamy dalej? Narysuj przedmioty i zwierzęta, których nazwy zapisano poniżej. Zobaczcie, możemy nauczyć się rozpoznać i rysować. Więc tutaj musimy narysować auto, czyli samochód. Tutaj musimy narysować dom, a tutaj kotka. Super, dobra. Zobaczmy, co jest może bardziej dalej w środku. O, na przykład tutaj. Tomek lubi kolory, których nazwy zawierają literę E. Ale zobaczcie, nie chodzi o to, żeby zaczynało się na E, tylko żeby w środku była litera E. Okej, no to sprawdźmy. Czerwony. Jest litera E tutaj. Czerwony. Tutaj. W żółtym nie ma litery E. Tutaj. To są nawet dwie litery E. N i E. Mamy E. B i E. Ski. Widzicie? Dwie litery E. W czarnym nie ma litery E. W szarym także nie ma. Jest zielony. Mamy E w środeczku. W różowym nie ma litery E. Pomarańczowy nie ma. I brązowy nie ma. Czyli wiemy, że Tomek lubi czerwony, niebieski i zielony. Super. Co mamy tutaj? Pokoloruj wyrazy, które są nazwami zwierząt. Mucha jest, kochani, owadem, więc nie jest zwierzęciem. Dom jest tak jakby no budowlą, tak? Sowa jest zwierzęciem. Super, więc kolorujemy sowę. Lis jest także zwierzęciem, a trawa jest po prostu, no jest trawą, jest rośliną, nie jest zwierzętem, zwierzęciem, więc musimy pokolorować sowę oraz lisa. Wow, zobaczcie, mamy różne rebusy, kolorowanki, więc jest tego naprawdę sporo. Wow, no to o literach już co nieco wiemy. To może teraz Błażej, chodź, zobaczymy teraz ten zestaw z liczbami. No to otwieramy liczby, super. Teraz nauczymy się czegoś jeszcze. Super, a więc otwieramy. O, jest i książeczka, tym razem pomarańczowa. No i chyba także będą, są także plansze i jest także marker. Dobra, no to losujemy jakąś planszę, na przykład Tom. Zobaczmy, jejka. Jest jedenastka, jedyneczki do nauczenia. Okej, no to zaczynamy. Najpierw, żeby było nam trochę łatwiej, musimy nauczyć się takich szlaczków. To nam pozwoli właśnie wyuczyć się podobnych ruchów, które będą nam potrzebne przy właśnie napisaniu jedynki albo jedenastki i tak dalej. A więc okej, szlaczek już potrafimy zrobić. No to teraz trzeba nauczyć się jedenastki. O, okej. Okej, mamy to mniej więcej. Super. O. Okej. Troszeczkę trzeba większe odstępy robić, żeby było widać, że to jest jedenastka. Dobra. O. Super, chyba się udało. Zobaczmy, czy coś możemy znaleźć po drugiej stronie. Ojej, to jest jeszcze do obliczenia coś. Patrzcie, możemy się nauczyć, że tu mamy liczbę 8 i żeby nam było łatwiej to zrozumieć, mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kredek, widzicie? Odjąć to jest cyfra 2 i tu mamy dwie kredki. I mamy tak dla porównania, że w tej ósemce mogą być także dwie niebieskie kredki. Jak odejmiemy te dwie niebieskie kredki, to zostanie ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, widzicie? Czyli właśnie 8 odjąć 2 równa się 6. Super, widzicie? Jest tutaj właśnie te 6 kredeczek. Pięknie. Zobaczmy jakąś kolejną planszę. O, zakreśl wszystkie gwiazdy. Policz je i zapisz ich liczbę. Ok, wszystkie gwiazdy.
To jest prostokąt, kwadrat, kółko. Tu mamy gwiazdę. Trójkąt. Tu mamy gwiazdę, koło, kwadrat, gwiazda, gwiazda, prostokąt, kwadrat, gwiazda, kolejna, 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 kółko, prostokąt, gwiazda. Tu mamy rąb albo równoległobok. Tu mamy koło, trójkąt, jest i kolejna gwiazda. Czy to wszystkie? Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I jeszcze raz sprawdźmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli zapisujemy tutaj w kwadraciku liczbę 10. Super! No to może jeszcze jakaś jeszcze plansza. No to szukamy, szukamy, szukamy. Może jakaś taka z dołu, zobaczcie. Ojejka, znowu musimy policzyć. Cztery rybki. Raz, dwa, trzy, cztery. Dodać trzy inne rybki dadzą nam, patrzcie, widzicie, tu mamy trzy te pomarańczowe oraz cztery kolorowe. I razem nam dają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I tą siódemeczkę możemy tutaj pięknie zapisać. Widzicie? Super! Naprawdę z tym zestawem, kochani, możemy nauczyć się i liczyć, i pisać te liczby, widzicie? Ale także mogą być różne inne rebusy. O, na przykład tutaj mamy coś innego. Dobra, szukamy jeszcze gdzieś indziej. O, mamy także tutaj. O, patrzcie, możemy także nauczyć się rysować różne właśnie nie postacie, a rzeczy. Tu mamy narysuj posiadzie liście, widzicie? O, możemy narysować i nauczyć się rysować liścia. Pięknie, wow, zobaczcie. Ale super. A tutaj obok na przykład narysuj pośladzie domki ślimaków. No to na przykład tutaj raz i kolejny zawijas i do końca. Super. A tutaj otocz pętlą piórnik, w którym jest więcej kredek. No to liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. A tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To było 10. To było 12, a 12 jest większa od 10. Oj, nie wiem jak Ty, Grzesiu, ale ja naprawdę jestem zachwycony zarówno zestawem z literami, jak i z liczbami. Po prostu dzięki takim zestawom my, warzywka, będziemy potrafić liczyć, rysować, pisać i porozumiewać się z naszymi dziećmi. Ha? No to świetnie, myślę, że warto inwestować w takie rzeczy, bo wiedza jest na horyzoncie i warto po nią sięgać. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobały te dwa zestawy od Kapitana Nauki. No i oczywiście, jeżeli filmik Wam się podobał, to czekam na Wasze łapki w górze. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę być na bieżąco z każdym nowym filmem, bajką czy unboxingiem, kliknijcie subskrybuj, a my się widzimy już następnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa, pa!